Niedziela, 27 lutego, Chicago. Stoimy pod katedrą Holy Name, gdzie rezyduje arcybiskup Blaise Kupich. Stoimy już trzeci rok. Trzeci rok się zbliża. Trzeci rok niedługo zakończymy. Tym czuwaniem pod katedrą i prośbą, aby w jeden dzień mógł arcybiskup wrócić nam kościół świętego Wojciecha, zrobić z niego sanktuarium i po prostu dać ludziom możliwość modlić się w tak pięknym, starym kościele. 150 lat historii. To nie tylko historia Polski tam jest. To jest historia Chicago. Jeden dzień może nam wrócić ten kościół, który jest cały, zdrowy, nic mu nie potrzeba. Można po prostu już nawet dziś odprawić mszę. A my stoimy w tak trudnym okresie, kiedy trwa wojna na Ukrainie. Prosimy Cię, Boże Ojcze, nie tylko o nas, już Kościół, o przemianę serc arcybiskupów i wszystkich osób konsekrowanych, ale też prosimy Cię o pokój. O pokój, daj siłę tym ukraińskim wojskom, żeby odparły ten atak rosyjski. Żeby to wszystko odparły. Podziwiamy prezydenta Zeleńskiego z Ukrainy. To naprawdę piękny prezydent. Podziwiamy go, że stoi i broni swojego kraju. Kraju, żeby był narodowym krajem. A teraz Białoruś się na nich rzuca. Czeczenia. Wszystkie komunistyczne państwa swoim genderyzmem, komunizmem i wszystkim, co tylko się da. Proszę Cię, Panie, obroń te narody, obroń, żeby miały siłę do obrony. I daj mądrość politykom, żeby powstrzymali tą wojnę. Tu u nas w Chicago trwa wojna niszczenia kościołów, burzenia, sprzedawania. To, co się dzieje, to jest po prostu barbarzyństwem. Żeby szły do zniszczenia najpiękniejsze kościoły. Matki Bożej Zwycięskiej. Rozalię teraz podziękował niedawno arcybiskup Chicago Blaise Kupich Pauliną za 20 lat pracy w kościele Rozalii. Ludzie tam zrobili parking, odnowili, wszystko odnowili. To jest po prostu makabra. Tam będzie pole golfowe. Mówią, że kupuje to pole golfowe, żeby sobie przedłużyć pole golfowe. W jakim kraju my żyjemy? Co to jest? Jaka bieda dosięgnęła naszą diecezję, że oni tak strasznie się rzucili na to wszystko, żeby to wyprzedać. Dokąd my idziemy? Gdzie my idziemy? Środa Popielcowa przed nami. Środa Popielcowa i prosimy Cię, Boże Ojcze, żeby się zsypali nasi biskupi, kardynałowie, wszyscy odpowiedzialni, żeby się zsypali popiołem i worki jeszcze się obdzieli, żeby po prostu zaczęli być dziećmi Bożymi i prowadzić Kościół katolicki do Boga. A nie stoimy i pilnujemy teraz wieżowca i patrzymy się, czy po drugiej stronie nie wyrośnie nowy tower Kupich. Czy nie wyrośnie po tej stronie katedralnej. Boże, daj nam siłę do obrony tych kościołów. Daj nam siłę do powstrzymania tego zła, tego barbarzyństwa. W kraju bogatym, jak Ameryka, my musimy niszczyć, sprzedawać kościoły? O co tu chodzi w ogóle? Tak naprawdę to wszystko jest niszczone, co jest polskie. Co jest polski kościół, polskie seminarium Old Orchard Lake, Michigan? Przecież to polskie piękne miejsce, bogate, piękne. I to idzie wszystko pod sprzedaż. Do tego dążą. Jak można zamknąć takie piękne seminarium? Dlaczego się nie sprowadza młodzieży? Dlaczego ta młodzież tak się oddaliła od kościoła? No pytanie jest dlaczego?
Gdzie ta ewangelizacja? Gdzie to wszystko? Gdzie to się dzieje? Boże, mój Boże, Panie, zlituj się nad nami, nad sercami tych katolików, którzy jeszcze chcą bronić i wiary, i Kościoła, Eucharystii, mszy trydenckiej. Po to stają pod tym Kościołem i walczą o dobro Kościoła katolickiego. My nie chcemy watykańskich pomysłów i tego, żeby łączyć nas z innymi wiarami. Ciągle powtarzam, mamy wiarę katolicką Jezusa Chrystusa, świętego Piotra i my tej wiary się trzymamy. Zbliża się synod i zadają różne śmieszne pytania ludziom wierzącym, chodzącym do kościoła na spotkaniach. Czego oni tam się spodziewają po tym synodzie? Niczego dobrego się nie spodziewamy. Bo ten synod ostatni, który się odbył, przewrócił nam wszystko do góry nogami. A teraz próbują znów przewrócić coś do góry nogami. Coś, co już leży, jeszcze to trzeba pewnie podeptać. My potrzebujemy wiary. Wiary, ewangelizacji. Wszystkiego, co wiąże się z Kościołem katolickim. Nie potrzebujemy tower, skupić inwestycji i tracenia naszych parkingów na to. My potrzebujemy Eucharystii na kolanach, balasek. My potrzebujemy spowiedzi. My potrzebujemy, żeby młodzież widziała i na kolanach była w kościele. Żeby widziała, że ludzie się modlą. Modlą się w kościele. Księża mówią piękne kazania, mądre. My tego chcemy. Nie chcemy przewrotów, nie chcemy odejścia od wiary i nie chcemy, żebyśmy się łączyli z kimkolwiek, bo to nie są nasze wiary. Nie chcemy ani masonerii w kościele, ani LGBT, ani zboczeńców. To wszystko musi być wyłączone, wyrzucone z kościoła. Coraz więcej wprowadza się diakonów do kościoła katolickiego. Już więcej jest diakonów chyba jak księży. To oni mają nam zastąpić księży? Oni mają nam zastąpić wiarę? Proponujecie kobiety, żeby stanęły za ołtarzem? Do czego to jest podobne? Co to jest w ogóle? Co to za bandytyzm wchodzi do kościoła? Tam, gdzie diabeł nie może, to babę posyła. Kobiety po prostu powinny odejść na kolanach, siedzieć w ławkach i się modlić. Diakoni, no to zaczyna być jakąś parodią. Słyszę bez końca, że są nowi diakoni. Nawet już kazania mówią. Sama byłam świadkiem kazania diakona. To jest po prostu rozwalenie kościoła, rozmycie. Rozmywacie nas powoli, z roku na rok, z miesiąca na miesiąc. Trwa to już latami, tylko żeśmy jakoś nie zauważali tego. A teraz to widać. Parę tygodni już jest nas więcej tu pod katedrą, bo walka jest o msze trydenckie. O w ogóle, o wszystko. O to, co robi kardynał Skupicz, o to, co robi w ogóle kardynałowie i biskupi. Oto homoseksualizm, oto wszystko, czego my byśmy powinni się pozbyć, to my to przygarniamy. My to przygarniamy. Niszczy się nasz Kościół, niszczy się go. O, teraz skończyła się msza. Ludzie wychodzą, to może sobie popatrzą na nas. Bo czasami tak obojętnie sobie wychodzą, tam się zagrzeli, a tu sobie wychodzą już do domu. Nie zastanawiając się, w czym oni uczestniczą i co to jest. Już nawet nie trzeba komentować tego, co się dzieje.
teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaskaś pełna Pan z sobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota. Piękny tower, skupić tower my pod katedrą. Ludzie, którzy mogliby stanąć z nami i zawalczyć o wszystko. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. The Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for our sinners, now and at the hour of our death. Amen. God, Father of my own, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. Nie tylko modlimy się o powstrzymanie handlu, sprzedawaniem, rozdawaniem naszego katolickiego dziedzictwa, ale modlimy się też i o pokój na świecie, żeby Bóg Ojciec popatrzył łaskawie na tych, którzy modlą się o ten pokój i proszą Go o pokój, żeby ta Ukraina i Europa po prostu zachowała swoją wiarę, żeby nas komunizm nie przykrywał razem z Putinem. Jest pierwszy piątek marca. Kościół Świętego Wojciecha, Chicago. Rozpoczęliśmy drogę krzyżową pod kościołem, modląc się. Skradziono nam wielki poster Świętego Wojciecha. Wyłocono nam wejście główne. Został Matka Boża. Została tam jeszcze Matka Boża z Guadalupe. Czemże są moje cierpienia i dolegliwości codzienne wobec Twojego krzyża? Jezu mój, dopomóż mi, by mnie odtąd znosił pętnie i w milczeniu i naśladował Ciebie w całym życiu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. Kościół Świętego Wojciecha jest potężny. Zrobiony, zbudowany na wzór Świętego Pawła za murami Rzymu. Tylko trzeba mu po prostu wyperować tutaj elewację na wieżach. Nic poza tym. Można go otworzyć nawet jutro, jeżeli taka byłaby wola arcybiskupa Chicago Blessed Kupicza. Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria y gloria en su casa. Dona tu pueblo, Señor, perdona tu pueblo.
pueblo, perdonale, Señor. Stacja szósta. Święta Weronika ociera pustą twarz Panu Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż mękę swoją świat otupił ciaczy. Pan Jezus znany potem. Krew sącząca się z ran głowy zlepia mu włosy i zalewa oczy. Twarz pokryta pocinami prześladowców. By mu przynieść ulgę, litościwa święta Weronika podaje Panu Jezusowi czystą chustę, by oparł oblicze swoje. Mówmy się. Mój Jezu, podziwiam dobroć świętej Weroniki, ale jakąś cenną nagrodą opłaciłeś się jej, zostawiając na chuście odbite Twe najświętsze oblicze. Panie, wyciśnij na moim sercu piętno Twego najmiłościwszego oblicza, bym miał je zawsze przed oczyma duszy i starał się je pocieszać bogobojnym życiem. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja.